Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem kapitan Lisowski. Witam cię, Maćku. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Atak na Kreml. No właśnie, atak Ukraińców, a może jakaś pokazówka Rosjan. Widzę, że tam komentowałeś u nas na Twitterze, zgadzasz się z opinią sekretarza Blinkena. Co ty na ten temat sądzisz? Że delikatnie mówiąc, wysoka ostrożność co do wyciągania wniosków z tego ataku. Raczej, że sekretarz Blinken poszedł w tą samą metodologię, co i ja, bo no nie bangla mi tutaj kilka rzeczy, krótko mówiąc i popularnie. Po pierwsze, pojawiło się, że coś dolatuje w rejon pewnej kopułki kremlowskiej, to nie tej najważniejszej chyba, tak? Znaczy, no bardzo istotny, bo tam z tego, co czytałem, to kilka dość istotnych pomieszczeń, biur administracyjnych, gdzie Putin urzęduje, to właśnie znajduje się w tym zdarza budynku. Mu się. No dobrze, ale generalnie rzecz biorąc, bardzo stabilne wideo, a miało to być niby z ręki, no to ktoś by jest super stabilny. Dwa, właśnie tam stał, patrzył, no oczko kamerki takiej malutkiej, no z telefonu też tak nie za bardzo, więc potem już poszło, że raczej była to jakaś kamera CCTV, czyli telewizji przemysłowej, no ale kto ustawia na takie nijakie widoki? Jak ktoś chce obserwować na stałe Kreml, to są zdecydowanie lepsze ujęcia, więc też nie bardzo. Ktoś rzekomo niby nawet jakieś dwa punkty, mówi się, że to mogli być jacyś ludzie na tej kopule, tak? I generalnie rzecz biorąc, rzeczony dron, co robi? No jak kapiszon detonuje w pobliżu masztu flagi, nawet nie uderza w kopułę. No mnie też to osobiście zaskoczyło właśnie. Ofiar brak, straty niewielkie, ale medialnie tyle kamer to uchwyciło, że aż zbyt nieprawdopodobne, żeby tak to się zdarzyło. Więc od razu wysunąłem hipotezę i póki co widzę głównie wszystko na potwierdzenie tej hipotezy, a sekretarz Blinken mnie tylko w tym utwierdził, że jest to raczej operacja fałszywej flagi wykonana przez służby rosyjskie na potrzeby wewnętrzne tychże służb, władzy i własnego społeczeństwa, bo świat się z tego zamachu, właśnie słowo zamach, się z tego wszystkiego śmieje, bo pamiętajmy o jednym. Rosja jest de facto, zdaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego i zdaniem Ukrainy i krajów popierających Ukrainę, jest w stanie wojny z Ukrainą. Rosjanie nazywają to po swojemu specjalną operacją wojskową. I jako taki Putin jest zwierzchnikiem rosyjskich sił zbrojnych, więc wyeliminowanie zwierzchnika sił zbrojnych kraju, który napadł na drugi kraj, jest jak najbardziej jednym z istotnych elementów możliwych działań operacyjnych, tak? Więc nikogo to nie powinno dziwić z jednej strony. Z drugiej strony to wszystko bardziej służyć może za pretekst do większego zamordyzmu, do kolejnych nowych działań po rosyjsku to oni powiedzą propatriotycznych, tak? Bo społeczeństwo jakoś nie wykazuje entuzjazmu takiego, jak było na początku do tej całej specjalnej operacji wojskowej. Może być pretekst ku temu, żeby zmusić do większej pracy, bo już tam fabryka, która produkuje bojowe wozy piechoty BWP-3, Kurganmasz zawód, już pracuje 6 dni na dwie zmiany po 12 godzin i podobno no, niewiarygodne ilości tych trumien na gąsienicach. Jak ty to dzisiaj nazwałeś w jednym z komentarzy? Ciekawie ten wóz nazwałeś. Bojowa mogiła piechoty tak z integralnym krematorium dla minimum 3 tak osób. Jest. No taka jest prawda. Tak to wygląda. To ciągle zawsze u Rosjan dominowała kwestia przewaga ognia ma być, dlatego uzbrojenie było ważniejsze, niż pancerz, który miałby chronić tych, którzy ten ogień mieliby stosować. No i cały czas w tym błędzie są oni utwierdzani i rozwijani, bym powiedział. I teraz przede wszystkim kto na tym skorzysta? Służby. Można na tym skorzystać Putin. A już tekst Pieskowa, czyli rzecznika Kremla, że to jest śmieszne, że Amerykanie próbują odżegnać się od odpowiedzialności za ten atak, no to już w ogóle, wiesz, tatuaże uciekają. Czyli co, twoim zdaniem mamy taki, nie wiem, Biesłan w mniejszej wersji? Znaczy, wiesz, Biesłan to było coś innego. W Biesłanie był rzeczywisty
była rzeczywista akcja bojowników, prawda, którzy zajęli szkołę, szkoła w Biesłanie. Czyli bardziej takie wieżowce, bym powiedział. Pamiętasz tych, co znaleźli, tych, co podkładali bomby tam. Oczywiście, bardziej mówimy o tych bombach, które wysadziły w powietrze kilka wieżowców, zarówno w okolicach Moskwy, jak i gdzieś tam na Głubince, które stały się przyczynkiem do wywołania II wojny czeczeńskiej przez Putina i dały mu władzę w rękę. Tylko teraz muszą mu tą władzę utrzymać w ręku. Czyli co, Maćku, bardziej mamy taki scenariusz, powiedzmy, wysadzanych wieżowców Federacji Rosyjskiej, żeby uzasadnić jakieś zamierzone cele przywódców Federacji Rosyjskiej? Zdecydowanie tak to widzę, bo te wieżowce wtedy i setki, żeby nie powiedzieć tysiące ofiar, drobna kwestia w historii rosyjskiej, jeśli chodzi o to, żeby utrzymać lub podnieść na wyższy poziom i skonsolidować władzę, a w tym przypadku posłużono się symbolem rosyjskiej władzy, czyli Kremlem, po to, żeby też podbudować pozycję samego Władimira Władimirowicza Putina. No bo zdecydowanie traci on w ostatnim czasie i coraz częściej padają pod jego adresem bardzo niewybredne słowa, i to nie tylko na rosyjskiej ulicy, a tutaj bardziej świadomej, ale przede wszystkim w przestrzeni rosyjskiego biznesu. Pojawiły się jakieś informacje, że chyba przedstawiciel, ten lider partii ukraińskiej Sługa Narodów powiedział, że w jego zdaniem to jest jakiś atak przeprowadzony właśnie przez biznesmenów, oligarchów ogarniętych sankcjami zachodnimi. Znaczy wiesz, ja zakładam, że możliwe są nawet takie warianty, że nagle Rosjanie wyciągną pochodzący tak naprawdę, nie wiem, z Iranu szczątek jakiegoś BSL-a amerykańskiego i powiedzą, że to oni za to odpowiadają. Są do tego zdolni. To jest abstrakcyjnie absurdalne, ale na potrzeby własnego społeczeństwa rosyjskiego wewnętrznego to im będzie banglać. No ale spójrzmy w takim razie może nieco ze strony ukraińskiej. No pojawiają się gdzieś tam takie informacje, że jednak to może jakiś oddolny ruch, wiesz, partyzantów, jakiejś tam grupy oporu, no bo tych takich wydarzeń, powiedzmy, działań takich partyzanckich w Rosji w ostatnich dniach mamy mnóstwo. No dobrze, ale powiem ci szczerze, jak dotąd tego typu jednostki, organizacje ukraińskie wykazywały się zdecydowanie wyższą skutecznością i jakby to one robiły, stawiam, że byłby większy efekt, a nie kapiszon. Czyli kapiszon uderzający tak naprawdę w maszt, podpalający kawałeczek dachu. Flagi? Dachu? No ale jak myślisz, Putin, jak to wykorzysta? Co możemy? Przed 9 maja, czy na przykład 9 maja możemy oczekiwać ograniczyć tą paradę ze względów bezpieczeństwa. Może się przestać pokazywać ze względów bezpieczeństwa, a bądźmy szczerzy, tu i teraz, porównując go do tego, gdzie się pojawia, jak blisko linii frontu Żeleński, to sorry, ale Putin to jest ktoś, kto odwagę ma jak kupi na wagę i to z wyprzedaży, a nie ma takiej prawdziwej. Więc sorry, rumakujący na niedźwiedziu Putin i nie wiem, łowiący teraz ryby rozebrany do pasa, to jest pieśń przeszłości, która to se ne vrati. No teraz mamy Putina w biurze z zamkniętymi oknami, który przekazuje tramwaje okupowanym terenom i robi z tego jakieś szopki. Putin w biurze, by nie powiedzieć, że w bunkrze. Pamiętajmy też o tym, że on w swoich licznych siedzibach kazał zbudować identyczne pokoje, aby nigdy nie było wiadomo, gdzie on w tym momencie jest. Jest identyczny wystrój, ściany, zrobione wszystko. Ja jak wczoraj przeczytałem informację Kremla, dokładnie Pieskowa, który powiedział, że Putin w chwili ataku znajdował się w swojej rezydencji pod Moskwą, to się zastanawiałem, czy rzeczywiście pod Moskwą, czy... Tak, dobre pytanie, dobre. Bo to wiesz. Maćku, na koniec jeszcze krótkie pytanie. Mamy zaraz 9 maja. Co uważa kapitan Lisowski, co może Rosja ogłosić coś? Czy jednak będziemy trąbić jakiś sukces? Bachmut może jednak. Liczę na to, znaczy spodziewam się, że Ukraińcy nie dadzą się wypchnąć z tych kilkunastu procent powierzchni Bachmutu, jakie jeszcze kontrolują, że będą w stanie sobie poradzić z utrzymaniem się tam. W tym czasie oczywiście straty rosyjskie będą tylko większe. Ilość talonów nałady to już jest taka, że przestali je wydawać, z tego co słyszałem, bo to zbyt drogi interes się zrobił dla Rosji. Natomiast
po 9 maja może się wydarzyć wiele rzeczy. No, tu jeszcze jest ta kwestia, czy rzeczywiście Budanow nie doprowadzi do jakichś aktów dywersji, używając niezachodniego, to będzie bardzo ważne, niezachodniego sprzętu do tego, właśnie w Moskwie, bo ilość miast, które odwołały parady zwycięstwa 9 maja, dużych i średnich, to już jest kilkadziesiąt miast w Rosji. Moskwa jeszcze tego nie zrobiła, ale jest wszystko możliwe, w ostatnich dniach się może zdarzyć, albo że będzie to typowo historyczna defilada, bo ten nowy sprzęt ani nie zabłysnął, ani się nie sprawdził, ani może go nie być w odpowiedniej ilości, bo albo jest na froncie, albo padł na froncie. Więc mają różne dylematy, sami sobie te problemy stworzyli. No, czysty socjalizm, który zajmował się przezwyciężaniem problemów, które samym socjalizm tworzy i u nikogo innego nie występują. Wiesz, to co przed chwilą powiedziałeś mnie właśnie zainspirowało, bo wczoraj chyba czy przedwczoraj Scholz wygłosił takie tezę, że Niemcy nie zgadzają się na użycie niemieckiej broni przeciwko jakimkolwiek celom na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więc... I ja myślę, że patrząc na to, Ukraińcy mogli się tego spodziewać już odpowiednio wcześniej. Jeżeli cokolwiek zrobią, to nie wiem, będą to kopie szachidów irańskich, które wiemy, że przeanalizowali i przygotowali budowę tego typu sprzętu samodzielnie, a mają takie zdolności oraz mają miejsca, w których takie rzeczy da się zrobić. Maćku, serdecznie Ci dziękuję. Co przyniosą następne dni, możecie obserwować na Warnewsie, oczywiście na mediach społecznościowych kapitana Lisowskiego, na które odsyłamy. Was zachęcamy do subskrybowania kanału i odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Maćku, serdecznie Ci dziękuję. Nie ma za co, zawsze chętnie współpracujemy i wiemy, że to nie jest ostatnie słowo w tym temacie między nami. Mam nadzieję, że miło Was zaskoczymy. Dzięki. Mam nadzieję. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.